Emma. Ja Kamila. I jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby opowiedzieć wam trochę o kulturze żydowskiej. Ale zanim zaczniemy, chcemy powiedzieć trochę o sobie. Ja uwielbiam oglądać filmy, tym bardziej zrobione przez Tima Bartona. A ja jestem aktorką, ale z ciekawostek przez 7 lat mieszkałam w Izraelu. To jest kraj, w którym mieszka bardzo wielu Żydów i od tej pory lubię zarówno uczyć się nowych rzeczy na temat kultury żydowskiej, jak i dzielić się tym, co już sama wiem. Ja chodzę do szkoły żydowskiej i wokół mnie raczej każdy zna kulturę żydowską, ale ludzie spoza szkoły często pytają mnie o różne rzeczy, na przykład o święta i jak obchodzi je moja rodzina. Warto też zaznaczyć, że Żydzi są bardzo niejednorodną grupą, to znaczy, że różnie podchodzą zarówno do obchodzenia świąt, do tego, jak się ubierają, co jedzą i o tych różnicach też dzisiaj byśmy chciały trochę opowiedzieć. No to czas start. Przed synagogą. Synagoga to jest taki dom modlitwy, miejsce spotkań dla społeczności żydowskiej. Nie wiem, czy wiecie, że przed wojną funkcjonowało w Warszawie ponad 400 czynnych synagog i domów modlitwy. Obecnie funkcjonuje ich tylko 5. Teraz właśnie stoimy przed synagogą, jedną z niewielu, która przetrwała II wojnę światową. Synagogą imienia Nożyków. Zaraz spotkamy się z rabinem. Rabin to taka osoba, która naucza judaizmu. Judaizmu, czyli religii, którą wyznają Żydzi. Tak, i to też duchowy przewodnik społeczności żydowskiej. Ale można by pomyśleć, że rabin to jest ktoś taki jak ksiądz w religii katolickiej, ale jest to pułapka, bo ani rabin nie jest osobą duchowną, ani synagoga nie jest świątynią. Ale o tym za chwilę. Chodźmy. Dzień. Właśnie synagoga, co po grecku oznacza miejsce do zebrania, bo tutaj się zbieramy właśnie do modlitwy. Jest w tradycji nazwana Mikdash Me'at, mała świątynia. Kiedyś główna świątynia była w Jerozolimie, 2000 lat temu była zniszczona. No i od czasu, kiedy świątynia była zniszczona, to pozostały nam tylko małe świątynie, czyli na przykład takie jak tutaj. Najważniejsza część synagodze jest Arka Tory, która stoi tam. Na przodzie. W niej są zwoje Tory. Tora to jest 5 ksiąg. To jest to przymierze między Bogiem a ludem Izraela. I kiedy wybieramy zwoje, żeby je używać w trakcie modlitwy, to kładziemy je tutaj, na środkowej części synagogi, nazywana Bima. Bima to faktycznie jest po prostu platforma, tam gdzie ten, który czyta z Tory, stoi. A co trzeba zrobić, żeby zostać rabinem? No to jest wyższe wykształcenie. Szkoła wyższa, która kształci rabinów, nazywa się yeshiva po hebrajsku. I rabinackie studia są przeciętnie 5-letnie. Czy może nam rabin opowiedzieć o kipie i tełesie? Kipa jest nakrycie głowy używane przez mężczyzn. Ona ma przypominać mężczyznu o tym, że jest ktoś nad nim. A tałes, co to jest tałes? To jest ubranie. Mały tałes jest noszony na swoim ciele pod ubraniami, a duży tałes jest używany tylko w trakcie modlitwy. A widzimy tutaj w synagodze, że mamy jakby takie dwa poziomy, mamy dwa piętra. Z czego to wynika? No, w ortodoksyjnych synagogach mężczyźni i kobiety się nie modlą razem. Dlatego tutaj jest babiniec, jest balkon. Są balkony z każdej strony, tam gdzie siedzą kobiety. Sara chodzimy i Miriam skończyła tutaj gimnazjum i chciałyśmy o niej trochę opowiedzieć. Pierwsze pytanie, czym według was różni się szkoła żydowska od szkoły nieżydowskiej? Też świętami, bo obchodzimy tutaj różne święta żydowskie i tak dalej.
I chyba głównie tym, no i tym też, że mamy kilka dodatkowych przedmiotów. No, mamy historię żydowską, kulturę żydowską oraz hebrajski. A, czyli oprócz historii jeszcze jest historia żydowska, kultura żydowska i hebrajski. Tak. Miriam, a jak ty wspominasz, bo ty kończyłaś tutaj gimnazjum jakiś czas temu, to co najbardziej na przykład lubiłaś w tej szkole? No co lubiłam? Bardzo lubiłam to, że jest hebrajski. Myślę, że to jest bardzo duży atut, jeśli chodzi o tą szkołę, ponieważ w innych szkołach nie uczą hebrajskiego tak naprawdę. No i myślę, że to jest bardzo fajne, ponieważ im więcej języków się zna, tym lepiej. Powiedzcie mi jeszcze, no bo jest to szkoła żydowska, to oznacza, że wszystkie dzieci, które chodzą do tej szkoły, mają korzenie żydowskie? Albo nie wiem, czy muszą mieć korzenie żydowskie? Nie, tak naprawdę ja bym powiedziała, że chyba większość uczniów nie ma korzeni żydowskich. No ja myślę też, że właśnie ta szkoła tak słynie z tego, że jest międzykulturowa i głównie dlatego też przychodzą tutaj osoby, które nie mają nic związanego z judaizmem, bo myślę, że rodzice po prostu posyłają je ze względu na to, żeby poznały nowy język, no i do tego też poznają nową religię i kulturę w ogóle. Ale to jeszcze nie jest koniec naszej wycieczki, dlatego że Miriam i Sara zaprosiły nas do swojego domu, żebyśmy poznały resztę rodziny i dowiedziały się troszkę więcej o tym, co tworzy dom żydowski. O, widzę, że rodzice Sary zawiesili tutaj taki przedmiot. Ten przedmiot nazywa się mezuza i wielu Żydów właśnie wiesza takie pudełko na framudze w swoich domach i zazwyczaj jest ono albo tak jak tutaj metalowe, albo ze szkła, albo drewniane i w środku jest taki zwitek pergaminu z fragmentem tory. I jest taki zwyczaj, że jak się wchodzi do mieszkania, to powinno się tej mezuzy dotknąć dłonią. Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć! Dzień dobry. Cześć, cześć! Dla was znaczy, że dom jest żydowski? Ja uważam, że dom żydowski to przede wszystkim jest... No jesteśmy rodziną jak każde inne. To jest normalna, zwyczajna rodzina, tylko że w domu żydowskim są pewne wartości, które zawsze są stawiane na pierwszym miejscu. I jest to przede wszystkim tradycja, historia, religia, no i ludzie, którzy są w tym domu. Bo to my tworzymy ten dom, prawda? Żydowski. To prawda. Też dla mnie to jest zapach, zapach chałek, zapach jedzenia. Tak jak córka powiedziała, to jest tam, gdzie się podtrzymuje tradycje, religię i to jest dom, do którego chce się wracać. Czy wiecie, że w Warszawie znajduje się jeden z największych cmentarzy żydowskich na świecie? I właśnie na nim jesteśmy. Dyrektor cmentarza już na nas czeka. Chodźmy. Czym w zasadzie różnią się nagrobki na cmentarzu żydowskim od nagrobków na cmentarzach, powiedzmy, katolickich? Tak, na pierwszy rzut oka, jak widzicie, one nie różnią się tak bardzo od w ogóle nagrobków XIX-wiecznych właściwie w całej Europie. Różnią się alfabetem, bo mają inskrypcje po hebrajsku i widysz. Poza tym różnica jest jeszcze w symbolice, która się pojawia na tych na nagrobkach. A mógłby nam trochę pan więcej o tych symbolach powiedzieć? Są takie podstawowe symbole, które są od bardzo dawna związane z kulturą żydowską, takie jak dłonie w geście kapłańskim, czyli złożone tak. To jest, tam jest pochowany człowiek, który jest potomkiem arcykapłanów ze świątyni jerozolimskiej, którą zniszczono prawie 2000 lat temu. Ale wciąż ta tradycja jest przekazywana z rodziny na rodzinę. Pozostałe symbole są mniej jednoznaczne. Dużo ludzi przypisuje im różne znaczenia. Dużo ludzi twierdzi, że to jest tylko wizja artystyczna, więc tu zobaczycie dużo zwierząt, w tym wiewiórki. A czemu wiewiórki? Osoby, które szukają znaczenia każdego symbolu religijnego, twierdzą, że wiewiórka symbolizuje mędrca, który przegryza się przez mądrości tory po to, żeby dostać się do pożywnego wnętrza i odżywić swoją duszę i zbiera jak najwięcej tych mądrości, tak jak wiewiórka orzechów. Jest taki zwyczaj kładzenia kamieni na grobie. Jakby z czego to wynika? Dlaczego na grobach żydowskich kładzie się kamienie? Kamienie wynikają prawdopodobnie stąd, że kiedy starożytni Izraelici żyli przede wszystkim na pustyni,
nagrobki były takie, jak i dzisiaj u ludów pustynnych, czyli po prostu stos kamieni na piasku, który zabezpiecza szczątki przed zwierzęciem i który pokazuje, gdzie jest to nieczyste miejsce, które lepiej omijać. I rodzina co roku na rocznicę śmierci poprawiała kamienie i dokładała nowe. I ten gest prawdopodobnie się zachował do dzisiaj właśnie w takiej postaci, że dokładamy ten kamyk i to jest symbol, że pamięć wciąż żyje, że ta osoba żyje w pamięci. Cmentarze żydowskie są w prawie każdym większym mieście, tylko są małe i trudne do odnalezienia. Są też przepiękne synagogi w Krakowie, w Sejnach, w Zamościu i na pewno jeszcze w wielu innych miejscach. Może ten film zachęci Was do sprawdzenia, jakie żydowskie miejsca są w Waszych miastach. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i do zobaczenia. Do zobaczenia.